Hej, hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tu Wasza Mistyczka z przekazikiem, który sobie zrobimy. Oczywiście trzy opcje wyboru. Jak widzicie, przekazikiem, jakiej zmianie duchowej teraz podlegacie aktualnie, co się tutaj dzieje, co w duszy gra, przez jaki test duchowy, egzamin duchowy przechodzicie, czego Was ma nauczyć ten teścik. Na taką inteligencję duchową. Tak, test inteligencji duchowej. Może to właśnie jest ten trop, tak czuję. Wybieracie sobie opcję jedną spośród trzech, żeby to było lepiej widać. To zaraz tutaj zmienimy nieco. O, teraz jest lepiej. Myślę, że tak. Jedyneczka, czyli as trefl, dwójeczka pięć karo i trójeczka tutaj as kier. Hmm? Tak, przez jaką przemianę duchową przechodzisz teraz? Dobrze. Jedyneczki zostają. Nasze tutaj asiki. Asiki, trefl. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy taką ważkę. Ważka jest symbolem przemiany, zdecydowanie tak. Um, tu. Um, tym u podnóża kielich, kielicha mamy y, zegar, tarcza zegara. sama kier przypomina taką koniczynkę trójlistną, waszka, symbol przemiany. Y, zobaczymy, jaka tutaj przemiana y, duchowa ma miejsce aktualnie w Waszym życiu. Y, punkt startowy, co jest punktem wyjścia. Tej przemianie nie wiem dlaczego tak. Od tego zaczęłam. Idę za natchnieniem, więc dlatego tak pytam. Punkt startowy, punkt wyjścia. Z jakiego miejsca startujecie w tej przemianie duchowej? Aktualnie się dziejącej. Dokładnie macie tutaj poziom duszy z poziomu siódmego. Nie wzięłam wahadła, więc teraz nie będę sprawdzać. Ale to jest mm, zmiana dość poważna: futerał dla duszy, tak? Widzicie, co się dzieje? Z tej cielesności tutaj y, wychodzi się na zewnątrz. To tak jak obe, tak jak wyjście z ciała. Oczywiście bardzo symbolicznie pokazane, jako takie uwalnianie się z tej skorupy, z tej powłoki. Ptak tu wylatuje na wolność, uwalnianie się, takie, taka wolność duchowa. Futerał dla duszy, ciało jest takim futerałem, jest pewnym ograniczeniem. To są te wszystkie programy, te matriksy, którym podlegamy od urodzenia, wychowawcze, a tak naprawdę wychowujące, często trenujące i tresujące. Mamy tutaj wolnego ptaka. Czy niebieskiego ptaka? Nie, nie sądzę. Takie uwalnianie duchowe. Zdecydowanie ta ważka, która jest symbolem. Yy, skrzydła, skrzydła, wszędzie się pojawiają te skrzydełka, takie latające samolociki. Tak teraz zobaczyłam samoloty na niebie. To jest taka przemiana, być może dotycząca, też dziejąca się w kontekście pracy i pieniędzy, niewykluczone, bo Astrefel często mówi o kontekście finansowym, który ma być yy, pewnym takim yy, elementem yy, katalizującym. Te przemiany. <laughs> tak. Startujecie z tego poziomu, czyli i tak z dosyć wysokiego poziomu, bo sam siódmy poziom, poziom duszy, już jest poziomem dość wysokim. Czyli bez względu na to, jakiej za chwilę sprawdzimy, konkretnie przemianie duchowej podlegacie, to jesteście najprawdopodobniej istotami już wysoko. Duchowo rozwiniętymi. Tu na poziomie siódmym, na poziomie duszy, to jest ten poziom powyżej sześciu, czyli już od szóstki wchodzimy w energię duchową. Od jeden do cztery to są takie poziomy emocjonalno-psychiczne. Także oczywiście to jeszcze nie jest taki bardzo wysoki lot, ale nie jest to też. Nie, nie mamy tutaj do czynienia w przypadku jedynek z ludźmi, powiem kolokwialnie, zupełnie zielonymi w kwestiach ducha. To na pewno nie. I teraz ja myślę, że macie dobre, dobrą miejscówkę, że tak powiem, na, na ten wylot, na to miejsce do startowania. Pytanie, gdzie wylądujecie po zakończeniu tej lekcji? To sobie może też sprawdzimy, ale najpierw musimy wiedzieć. Czym w ogóle jest ten podniebny lot, bo tu widać, że punkt startowy jest całkiem niezły. Naprawdę to jest niezły poziom. Naprawdę niezły poziom i teraz zobaczymy, czym ta przemiana duchowa najprawdopodobniej dla was y, będzie. Zobaczymy jest, czym ona jest. Bo y, pytamy o aktualność, tak, o czas teraźniejszy. Czym ta przemiana duchowa jest, a później będziemy sprawdzać, czego was ma nauczyć, czym ona jest dla jedyneczek. Jest to energia zielonego promienia, czyli energia uzdrawiania, uwalniania i uzdrawiania. Uzdrawiania ciała, uzdrawiania duszy. Mocno też cieleśnie to wygląda, czyli y, może chodzić też o jakieś trudności zdrowotne, czyli krótko mówiąc o, y, no bywa, energię choroby, prawda, <laughs> przepraszam, po to, żeby Wam tutaj unaocznić, co jest tak na, naprawdę ważne w życiu. Y, właśnie też ten futerał dla duszy, czyli, czyli nasze ciało, o które też trzeba a, zadbać. Y, tu też w tej pierwszej odsłoni sporo, sporo zieleni. Ta, ta zieleń tutaj z tą niebieskością yy, się mocno yy, miksuje. Yy, poziom startowy, jak widać, dobry. Można wzlatywać coraz wyżej i coraz wyżej. To jest, to jest bardzo fajna yy, energia. Natomiast zielony yy, promień, yy, on tutaj mówi o tym, yy, że może też nie, zaniedbujecie ciało. Nie? To, co się teraz dzieje w kontekście ciała, jest takim Waszym pomocnikiem. W ogóle zwróćcie uwagę na sygnały płynące z ciała. To, co, co, co ciało Wam mówi, gdzie zlokalizowany jest być może ból, Jakiś to jest taki sygnał. Ból to jest zawsze takim głosem ciała, który chce powiedzieć, co, co, co się tak naprawdę dzieje konkretnie. nie? żeby zwrócić uwagę na to, na to konkretnie miejsce, na przykład jak boli serce, to pewnie dlatego, że to serce zostało po wielokroć zranione. Bóle głowy często pokazują, wskazują na problemy z jakimiś uzależnieniami, złudzeniami, uprzedzeniami itd. Tak tak Więc po prostu Zlokalizujcie ten ból. Poza tym, <laughs> ten zielony promień zobaczcie, tu jest też taka energia, która pokazuje opiekuńczość. Ta kobieta opiekuje się chorym albo martwym mężczyzną złożonym do grobu, to znaczy albo go już grzebie, albo yy, odprawia tutaj jakiś rytuał uzdrawiająco błogosławiący yy, przez jaką tutaj przemianę przechodzisz? Taką przemianę, którym, którą nazwałabym przemianą błogosławioną. To znaczy, że tu mamy uleczanie duszy, tu mamy uzdrowienie ciała, tu mamy opłukiwanie ran, tak mówi ta karta. Czyli hmm, przechodzisz przez taką zmianę, która ma cię wyrwać właśnie z iluzji zmienionego mroku. Czyli z tego, co spowodowało to, tę taką symboliczną śmierć, masz tutaj błogosławieństwo i poświęcenie. Te anioły zielonego promienia, one w jakiś sposób się dla ciebie poświęcają, po to, żebyś ty na nowo zaufał, zaufała. Tu mam zieloność, czyli tę. Ten kolor y, Archanioła Rafa Rafaela, czyli Rafała, który uzdrawia, i Maryję matkę, która y, się opiekuje, tak? Jest to ta energia opiekuńcza, energia bardzo, bardzo y, kobieca. Y, tutaj, y, skoro ta twoja dusza y, teraz podlega uzdrawianiu, bo to wyraźnie widać, to znaczy, że y, masz jak jesteś człowiekiem zranionym na ten moment. Zranionym, zranionym. Dlaczego? Bo to, co teraz się dzieje w, aktualnie na poziomie ducha, to jest po pierwsze y, jakiś duchowy ból, a po drugie y, jest to taka energia, która ma Ci pokazać bogactwo całego świata, bogactwo istnienia, czyli po co, jaki jest cel tego uleczenia w ogóle? Skoro tutaj ten tref się pokazuje, to to najprawdopodobniej, żebyś ty połączył się z tym światem materii poprzez właśnie nieskończoną różnorodność, przez formę wyrazu, przez dźwięki, przez kształty. przez to, co najpiękniejsze. taki stan rajski tak. Druga rzecz sens i cel tej, tej, tej twojej przemiany. Yy, to jest yy, zostawienie za sobą czego? Starych braków, tego futerału dla duszy, przyzwyczajeń, ograniczeń, zostawiasz to, to znaczy, że yy, masz tu taką umiejętność tworzenia czegoś nowego, więc yy, co przed Tobą wobec tego? Co przed Tobą jedynko? Tutaj przed Tobą jest yy, zostawienie tych, 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 yy, tych, tego targu starzyzny, tak? Braków, zależności, yy, starych takich warunków, yy, jakiejś zależności od, od innych ludzi, to będziesz za sobą stopniowo zostawiać. I teraz ta energia yy, przemiany duchowej, ona yy, zmienia Twój umysł, zmienia Twoje postrzeganie, Twoje myśli. Więc, yy, ale po co? Po to, żebyś sobie uświadomił bogactwo i różnorodność wszechświata, w ogóle. Yy, Poza tym, y, będziesz tutaj ukierunkowywany na jakiś cud. Cud, właściwie, cud życia. Tu jest powiedziane: największym cudem oczywiście jest życie. Y, dlatego, y, ty y, będziesz coraz lepiej to wyczuwać, odczuwać, rozumieć. I te anioły zielonego promienia, one będą cię wspierać. Wspierać w osiąganiu. Też kontroli nad Twoimi myślami i uczuciami, żebyś powrócił do prawdziwego sensu swoich uczuć. Widocznie był z tym problem. Tu masz powiedziane, że jesteś osobą błogosławioną. Jesteś błogosławiony, jesteś błogosławiona, tak? Czyli tutaj możesz zastosować taką modlitwę: przywołać te anioły, żeby Ci ułatwiły przejście przez ten test, przez tę próbę. Więc odprężasz się, zamykasz oczy, wyobrażasz sobie ten zielony promień. Jak przy, przychodzisz na, na to łono natury, gdzieś na łąkę, wyobrażasz sobie ten zieleń i um, przywołuj je tymi słowy. Anioły zielonego promienia, zadziałajcie teraz w moim życiu, otoczcie mnie zielonym światłem tego świata. Połączcie mnie z moją pierwotną naturą, połączcie mnie z bogactwem stworzenia. Jestem jego częścią, a ono jest częścią mnie. Na tym świecie panuje obfitość i przepych. Zadziałajcie w moim życiu teraz, zaprowadźcie mnie do świeżych źródeł i mojej pierwotnej natury. Pobłogosławcie mnie. Dziękuję Wam. Um. To przed Tobą, nie tylko zdobycie tego wewnętrznego bogactwa, skoro startujesz z tak wysokiego poziomu przy tym asie tref, to ja myślę, że możliwe jest również osiągnięcie bogactwa materialnego, tego w świecie zewnętrznym. Yy, rada, żeby otaczać się tym na, mentalnie przynajmniej, szmaragdowo-zielonym światłem. Yy, to miałeś, miałaś yy, usłyszeć, co tu może być największą przeszkodą. Barierą w zdawaniu tego testu, w tej przemianie ducha, w tym uwolnieniu i uzdrawianiu, co tu może być największą przeszkodą? Myślę, że materię też uzdrawiasz, zdecydowanie sytuację finansową uzdrawiasz. Co tu będzie największą blokadą, przeszkodą? Na co warto zwrócić uwagę? Jedynko. Dużo takiego napięcia i konfliktu w jakiejś grupie ludzi, dlatego, że tutaj mamy w tych rózgach takie, taką, takie spore natężenie agresji, albo katowanie swojego ciała, przeciążanie swojego ciała. Tu mamy nadmiar ciężarów, które się na barkach nosi. Albo właśnie takie złe obchodzenie się z ciałem, właśnie z tym futerałem duszy, bo tu macie powiedziane, owszem, uwalniacie się, ale też pamiętajcie, że macie łączność z tym ciałem cały czas. Tu trzeba mieć baczenie też na, na to swoje ciało, żeby, żeby tu była harmonia między ciałem i duchem. To nie ma być tak, że wy całkiem to ciało opuszczacie i nie macie z nim łączności. Właśnie o to chodzi. Że tutaj problemem może być niewłaściwe traktowanie doświadczeń cielesnych albo swojego ciała. Czyli na przykład możecie tutaj mieć po prostu za dużo seksu, po prostu pełnego takiego napięcia i agresji. Druga rzecz, on może być namiętny oczywiście, ale jakoś nadmiar, wiecie, nadmiar, każdy nadmiar nie jest dobry. W samym seksie nic złego nie ma. Natomiast tu jest pokazana sytuacja ekstremalna, jakiegoś takiego nadmiaru. Przetrenowanie też może być. To na przykład sport się uprawia i mamy przetrenowanie, czyli za, za duże obciążenie swojego ciała. Yy, w, problematyczny tutaj taki, taką blokującą energią do tego uzdrawiania w ogóle emocje mogą być. Dużo emocji takich o takim, dużo gniewu gniewu takiego, Takiej energii dość przemocowej, może w ogóle wybuchowy jakiś konfliktowy temperament, też tu może być, ale generalnie masz tu powiedziane, że ten swój wewnętrzny konflikt jest duża szansa, że rozwiążesz, bo największą blokadą nie jest zewnętrzność. To wszystko, co wymieniłam, jest pewnym następstwem: braku cierpliwości, popędliwość, pośpiech, chcecie szybko, szybko, szybko. A to jest właśnie powiedziane, że ta energia blokuje Was w osiągnięciu tego wyższego poziomu duchowego, tak? Bo czasami tu jeszcze w blokadzie jest taka chęć utrzymania swojej pozycji, czyli najlepiej, żeby się za wiele nie zmieniło, bo, bo jest lęk przed, przed tym takim nie dość neutralnym efektem, że to będą takie zmiany, być może radykalne, że się ich boicie. Ale jakby nie było, ta blokada pokazuje mi, że jest tu powtarzalność jakaś w niej zawarta, że coś wciąż się powtarza, 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 aż do tak zwanego obrzydzenia. I to w sumie jest dobre, dlatego że was z tej strefy jakichś przeciążeń po prostu wyrwie. Tu widać. Punkt startowy jest dobry ta lekcja uzdrawiania w toku. Zobaczymy kochani wobec tego yy, czego tutaj macie się nauczyć? Czego macie się nauczyć? Taka priorytetowa lekcja, tak? Dla was czego macie się nauczyć? No na pewno tu widać tolerancji, cierpliwości, opanowania jakichś nadmiernych rząd albo lepszego gospodarowania energią i obchodzenia się z ciałem. Zadbaniem o zdrowie, jednocześnie tutaj pokazana jest właśnie ta energia błogosławieństwa, takiej wiary w cud, jakim jest życie w ogóle. Yy, więc yy, inaczej zapytam, bo właściwie ta lekcja to została pokazana. Do jakiego miejsca ma was ten test duchowy doprowadzić? Do jakiego miejsca ma was doprowadzić? Co oznacza, że najprawdopodobniej się w tym miejscu znajdziecie. Ma was kochani doprowadzić do miejsca odnowy yy, poprzez wysoką cenę, jaką trzeba będzie zapłacić za zmianę. Tu jest wysoka cena, tu są takie powiedziałabym tak, tak, wysokie, takie kilka zer nawet, nie? 4, 5, 6 i tak dalej. Ale nie to, że wy zarobicie takie pieniądze, tylko że to jest wysoka cena, jaką się płaci za tę całą przemianę czasem też finansowa, ale jest zaproszeniem do nowego. Macie odnowę, macie odnowę i macie pod auspicjami tego zielonego promienia też odnowę. To jest ta blokada, taki też samokonflikt, takie, 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 taka energia też y, sadystyczno-masochistyczna. Macie tutaj odnowę. Y, do czego Was to przybliży? Y, macie zapewnione to wyzwolenie od, odrodzenia. Jak ten Feniks z popiołów się odrodzicie, bo ma was zaprowadzić ten teściik duchowy do tego, do odnowy, do reform, do zaproszenia do nowego. Rozliczycie się z przeszłością. Myślę, że to jest w przeszłości, to co jest w tej blokadzie. Taki konflikt o wysokim natężeniu emocjonalnym, jak postępowanie dyscyplinarne, niemalże, nie? Okładanie się tymi różgami, czyli takie bardzo, bardzo, bardzo yy, agresywne i konfliktowe środowisko, z którego no, będziecie musieli wyjść, albo pokonać te cechy charakteru, o ile macie w sobie. Jest tu wyzwolenie, odrodzenie, przebudzenie, jest to uniesienie. Tu też macie pokazane uniesienie do góry, tu też są skrzydła yy, więc regeneracja, rewitalizacja, poprawa zdrowia, rozkwit, proszę bardzo, zdrowie, rozliczenie z przeszłością, zaproszenie do nowego, reforma bardzo, bardzo, bardzo ładne, ładnie. Yy, Przejściowo, co tutaj może być, yy, konfrontacja jakaś z tą stroną konfliktową, sporo frustracji wokół tego, ale to już nie będzie odwrotu. Cena zmiany jest wysoka, ale konieczna i to się stanie, bo wy jesteście w trakcie tych przemian, zdecydowanie jesteście w trakcie yy, przemian, to ma was doprowadzić do odnowy. Dobrze, więc w sumie bardzo fajnie. Teraz dwujeczki, dwujeczki. Nasze tutaj diamenty w dłoni, choć palce pokruszone jak z marmuru, jakieś takie utrudzone dłonie. Też tak usłyszałam, że jak, jak ta, ktoś kto był waszą prawą ręką mógł jakoś tak zniknąć z waszego życia, prawa ręka tak jakby zniknęła, a po prawicy zawsze stoi, tak słyszę, syn ojca, po prawicy jego. To jest takie nawiązanie do rzeczy ważnych, które już... Zostały utracone. Ten test duchowy będzie próbą wyjścia no, z energii piątki, czyli z energii chaosu, ale macie bardzo utalentowane dłonie, albo tak zwany fach w dłoniach, albo jakiś skarb w tych dłoniach. Dłoniach. Yy, to jest taka energia albo wrażliwego serca. Albo energia, może nieco naiwna, ale napędem najprawdopodobniej jest e, taka ciekawość rzeczy, ludzi i świata. Tym waszym diamentem i siłą napędową. Albo są jakieś zdolności, które są dokładnie zlokalizowane w dłoniach. Bardzo widać już zmęczonych, umęczonych, bo aż się kruszą. Albo, tutaj, tą taką waszą siłą napędową życiową w ogóle jest taka tułaczka. Zmiana miejsca, podróże, eskapady, przemieszczanie się, częste przeprowadzki itd., itd. Bycie w ruchu, życie na walizkach albo ciągle w jakiejś takiej tułaczej drodze. To jest ta siła napędowa. Zobaczymy, co jest punktem wyjścia, punktem startowym, takim miejscem. Ym, z którego wychodzicie, czyli taki poziom duchowy, z którego, że tak powiem, wyskakujecie w tym przestrzeń y, zmian, które teraz y, mają miejsce w Waszym życiu. Punktem wyjścia dla tej przemiany ducha, w której teraz się znajdujecie, jest y, energia przebudzenia. To jest dopiero początek, to się dopiero zaczęło, niedawno całkiem niedawno. Albo praktycznie się dzieje tak na, na, na tu i teraz, bo to jest dosyć świeże. Energia ledwo-ledwo przebudzająca to jest dość niski poziom duchowy w ogóle. To jest takie wyjście jedynka miała już ten poziom rozwoju duchowego wyższy. Tu po prostu startujecie z dość takiego niskiego pułapu dopiero się budzicie, tak jakbyście dopiero wstawali z łóżka, przecierali oczy i. Po pewnej, po takiej ciemności widzieli światło i jasność. Już i tak wiele rozumiecie, bo w, jesteście w tej energii przebudzenia, z tego miejsca startujecie. Yy, tu oczywiście jest mnóstwo takiej energii, przy tych piątkach, takiej energii yy, bardzo mocno yy, ugruntowanej, emocjonalnej i psychicznej. Także to są te niższe poziomy, to jeszcze nie jest taka yy, energia, Ducha rozwiniętego. Tu jest po prostu ledwie, ledwie budzący się ktoś, co jest oczywiście świetnym wstępem, żeby pokojarzyć fakty i dużo rzeczy w swoim życiu zrozumieć i mieć połączenie z, z tymi innymi wymiarami, wymiarami duchowymi. Niemniej jednak energia przebudzenia wciąż jeszcze pokazuje ucznia. To nie jest energia mistrzostwa, ani nie jest nawet energia takiego Średniaka czy starszaka z przedszkola. Naprawdę to jest energia początkującego na tej ścieżce duchowej. I nieważne, co do tej pory uczyniliście, zrobiliście i ile y, dni i nocy przemedytowaliście, tu jest pokazany taki poziom y, ledwie osoby przebudzonej, czyli już jest i tak dobrze, bo z tej ciemności tutaj na to światło się wydobywacie. Jest podobny element pokazany jak przy jedynkach, skrzydła. Skrzydła zawsze mówią o rozwoju, o ewolucji duchowej, o czymś bardzo, bardzo dobrym. Natomiast widać, że to jest energia początku drogi. I to nieważne, ile ma się lat i, i coś, co i ile się przeżyło. Tak, to przebudzenie przychodzi, jest ten punkt startu, punkt wyjścia. Że wy się budzicie, budzicie do czego? Żeby wyjść z tego kokona. Czy kokonu na jakąś wolność, uwolnić się, tak? Może uwolnić też swoje talenty, które były bardzo, bardzo. Yy, yy, aż tu te ręce takie są wykrwawione. Yy, macie jakiś talent? Yy, czy on jest ukryty? Niekoniecznie. Może yy, czasowo jakoś zatrzymany, tak tutaj skondensowany, gdzieś tak. Yy, Trudno chyba ostatnio było czy jest nadal z jakąś właśnie tą kreacją, z taką wolnością, uwolnieniem czegoś. Zobaczymy przez jaką przemianę ducha aktualnie przechodzicie, bo punkt startu jest tutaj oczywisty. Natomiast sprawdźmy, jakiej przemianie na dzień dzisiejszy podlegacie, w jakiej energii przemiany duchowej jesteście dwójeczki. No, uwalnianie, rzeczywiście to jest niski poziom duchowy, bo tu jest przebudzenie do człowieczeństwa, tak bym powiedziała. Uwalniacie się z rzeczy dość takich prymitywnych, yy, lucyferiańskich, to znaczy z energii, yy, dokładnie, jakieś furtki macie niepozamykane, więc budzicie się do czego? Do tego, żeby te, te, te szatańskie furteczki... Pozamykać i się z tego wydostać. Ta energia, energia lucyferiańska, nie bójcie się, to jest energia po prostu przywiązań, bardzo silnego przywiązania do materii. Bardzo, bardzo. To jest takie typowe rozumienie y, sukcesów w kategoriach bardzo, bardzo takich materialnych. Stąd jest dopiero to przebudzenie, budzenie. Bo tu mamy takie przywołanie energii y, takiej... Y, Yy, yy, takiej bardzo, no nie chcę powiedzieć prymitywnej, choć rzeczywiście ta energia dokładnie taka jest. Czyli yy, to jest po prostu energetyka, yy, która yy, yy, bardzo więzi, bardzo krępuje. Dlaczego? Bo tu tak naprawdę jest mnóstwo takiej energii manipulacyjnej. To jest energia podobna do tarotowego diabła. Czyli mamy tutaj rządzę, mamy pychę, mamy zarozumialstwo, mamy Lucyfera, no to znaczy to jest energia, która spadła z nieba, ale jesteście w przebudzeniu. Uwaga, wznosicie się z powrotem do tego nieba, czyli jaka tu jest przemiana? Przemiana kogoś, kto został, powiem kolokwialnie, powalony na ziemię. Tu rzeczywiście jest człowiek, który. No. Mm, gdzieś tak. zaprzedał swoją duszę czemuś. Albo komuś. I nie zrozumcie mnie źle. Lucyfer oznacza kogoś, kto niesie światło. Ale to jest upadły anioł. Macie potencjał anielski. Macie potencjał na przebudzenie. Macie potencjał na wszystko, co najlepsze, na okrycie się Bożą Chwałą. I to jest piękne. I tego się trzymajcie. Natomiast yy, widać, że wiele w Waszym życiu zła się wydarzyło. Czasami tu rzeczywiście yy, jakaś część dwójek, no może być sprawcą tego zła, ja nie wykluczam. Ale tutaj yy, macie powrócić do Boga. Ta przemiana, która się tu pokazuje, to jest powrót do Boga. Na boskie łono, tak? nie na łono kościoła, niekoniecznie, no chyba, że chcecie, to przecież możecie, na boskie łono. Tutaj chodzi o to, że yy, yy, macie tutaj po prostu taką energię albo ateizmu i w ogóle zaprzeczania istnieniu Boga, albo jeśli nie, to tutaj było takie dopuszczenie się grzechu pychy i zrozumialstwa, tak? Yy, czyli yy, dlaczego yy, Lucyfer, który był tak naprawdę niosącym światło pięknym Jednym z ukochanych aniołów Boga został strącony, dlatego, że zapragnął, nie zadowolił się rolą y, służącego y, y, Boga, tak? Tylko chciał po prostu panować nad niebem i zająć jego miejsce, wyrugować go. Czyli y, to jest taka metafora, że ja wiem lepiej, ja wiem najlepiej, ja wiem wszystko. Ja po prostu y, mam odpowiedź na, na wiele różnych pytań i, 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 i nie dopuszczam, nie dopuszczam do siebie takiej, czy nie dopuszczałem, nie dopuszczałam do siebie w ogóle takiej energii, że, 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 że tutaj, że ja w ogóle mogę być złym człowiekiem, ja tylko dobrze postępuję, w tym już jest zawarta pycha, bo tutaj po prostu jest taki buntownik pokazany, ale buntownik przeciwko Bogu, tak? I tutaj masz dwie drogi wyboru, dwójko. Bo sprawa nie jest w Twoim przypadku przesądzona. Yy, walczysz. Bardzo mocno walczysz. Jesteś między przebudzeniem, a tą energią lucyferiańską. to znaczy, że yy, i siły dobra się o Ciebie dopominają, i siły zła. Toczy się taka walka w Twoim życiu. Yy, o powrót do nieba. Natomiast oczywiście metaforycznie, czyli powrót twojej siły boskiej. Yy, Natomiast yy, masz tutaj dwie drogi wyboru, czyli a, albo powrót do Boga i zrozumienie, że masz w, wolną wolę i po prostu yy, możesz, yy, możesz wrócić w każdej chwili, albo yy, powrót do tej siły lucyferiańskiej, tak? Powrót do tej siły lucyferiańskiej, czyli nosił ego, to jest ego, to jest takie skrajne ego. Czyli mamy tutaj, yy, wiem wszystko lepiej, mówi ego. I ty jesteś testowany teraz. Ta walka duchowa trwa. Czy mamy tu samo uwielbienie? Walka, yy, tak, walka, walka, walka toczy się w Tobie i wokół Ciebie, z samo uwielbieniem, z yy, kłamstwem dla uzyskania własnych korzyści może jakąś arogancją, jakąś pychą albo wywyższaniem się nad innymi ludźmi taki rabunek energii. Też może być, że na przykład nie, nie musi być nic z tych rzeczy, które wcześniej wymieniłam, ale elementem ego i pychy jest też rabunek energii, że ty komuś odbierasz energię. Nawet możesz być teraz człowiekiem takim bardzo słabym, osłabionym, mieć zniżkę sił witalnych i mówić to mnie ograbiają. Zwykle to idzie w dwie strony, czyli ktoś, kto jest owładnięty tymi siłami, on zawsze chce być w centrum uwagi i przyciąga też innych ludzi, i oni z niego tę energię też ciągną. Więc to jeszcze może być taki aspekt. Generalnie tutaj, siła ego, która bardzo ci zaszkodziła już w życiu, widzę, ona tutaj tak naprawdę spowodowała zahamowanie Twojego procesu nauki. Albo utknąłeś, utknęłaś w materii i to się tutaj zmienia albo po prostu jest taka energia w tobie, chęci władania panowania nad czymś posiadania czy roztaczania władzy bycia takim dowództwem dowództwem, dowódcą, przepraszam szefem, kimś takim kto, kto rządzi, bo ego rządzi, tobą, tak jest to takie życie trochę w samotności, w oddzieleniu od Boga, bo każde życie w oddzieleniu od Boga jest tak naprawdę życiem samotnym. I dwójka ma tu powiedziane: nawet jeżeli otaczasz się mnóstwem ludzi, masz rodzinę, przyjaciół, nie wykluczam, że to wszystko jest, to tak naprawdę jesteś człowiekiem samotnym, bo ta karta mówi: jesteś oddzielony od Boga. Ale to, co jest dobre, już wystartowałeś ku przebudzeniu. Ty już rozumiesz, ty już rozpoznajesz. Kto ma nad Tobą władzę? Myślę, że Ten ma wciąż jeszcze władzę nad Tobą, natomiast y, nie zniechęcaj się i tutaj y, po prostu wiesz, y, y, to jest siła wabiąca bardzo. Y, natomiast to nie jest tak, że, że, że po prostu y, y, siła demoniczna całkowicie Tobą zawładnęła. Nie, to jest ego. To jest taki naprawdę bardzo wysoki wymiar pychy, nie? Stąd ten niski poziom. Rozwoju duchowego. Więc to tu masz powiedziane? Że jesteś częścią siły znacznie większej od ciebie, znacznie bardziej wszechmocnej od ciebie i ty już to przeczuwasz, ty już to wiesz, ty nawet znalazłeś, znalazłaś tego, dowody na to. Masz to. Natomiast y, teraz tylko trzeba zacząć żyć razem z Bogiem w boskości, tak? A nie w oddzieleniu od niego. I wtedy wyjdziesz z tego więzienia y, ego. Tutaj masz to uwolnienie z sił lucyferycznych, żeby ci było. Yy, łatwiej podam ci tutaj yy, formułę do przemedytowania, bo przechodzisz przez tę walkę yy, ducha. Yy, a trzeba odpędzić, osłabić te siły yy, lucyferyczne. Yy, zapalasz światło, przywołujesz siły światła, przywołujesz Archanioła Michała swoimi własnymi słowami. Możesz powiedzieć, tak wzywam Cię Archaniele Michale i Twoje legiony, przybądźcie mi z pomocą w walce z Lucyferem. Konkretnie nazywaj rzecz po imieniu. Wyobrażasz sobie, że przepływa przez Ciebie takie światło boskości i promieniejesz, stajesz się właśnie taki jasny, jak, jak w tym przebudzeniu, jak ten, ten, ten motyl i wychodzisz z uwięzienia w materii, tak? Nawet możesz powiedzieć, uwalniam się teraz, Obdarzam świat swoją miłością, wsłuchuję się w potrzeby tego świata. Możesz poprosić Archanioła Michała, doprowadź mnie z powrotem do y, światła, do Boga. Formułka, y, która jest takim rytualnym wyzwoleniem się z więzienia ego takie wyznanie samuraja się to nazywa. Uwaga. Nie mam rodziców, niebo i ziemia niech będą moimi rodzicami, nie mam żadnej boskiej władzy, rzetelność niech będzie moją władzą, nie mam żadnych lekarstw, pokora niech będzie moim lekarstwem, nie mam czarodziejskiej siły, wewnętrzna moc niech będzie moim czarem, nie mam życia po śmierci, wieczność niech będzie moim życiem i moją śmiercią, nie mam żadnych planów, okazja niech będzie moim planem, nie mam żadnych cudów. Droga niech będzie moim cudem. Nie mam żadnych zasad. Elastyczność niech będzie moją zasadą. Nie mam żadnych przyjaciół. Mój duch niech będzie moim przyjacielem. Nie mam żadnego wroga. Brak czujności niech będzie moim wrogiem. Nie mam żadnego uzbrojenia. Przychylność i prawość niech będą moim uzbrojeniem. Nie mam żadnej twierdzy. Niewzruszony duch niech będzie moją. Twierdzą. Tak, kochani. Yy, w sumie macie bardzo ładne czytanie. Powiem Wam dlaczego. Bo zaproszenie z powrotem tego światła i stania się tym światłem, jest jednym z piękniejszych w ogóle doświadczeń. Jest to naprawdę wspaniałe. W związku z tym yy, może i dość taka. Ciężka walka. Widać, ciężka walka, ale zawsze warto. Co do tego nie ma wątpliwości. Zobaczymy, jaka tutaj jest najpoważniejsza przeszkoda, blokada na tej waszej duchowej ścieżce, na tu i teraz. Bo taką przemianę duchową tutaj przechodzicie. Z tą materiał się tutaj ostro będziecie zmagać i z, z własnym ego, zdecydowanie z własnym ego. Co jest taką najpoważniejszą blokadą, którą trzeba będzie sforsować? I lepiej wiedzieć, czym to jest, żeby to zrobić. No, pokazuje się śmierć, symboliczna oczywiście, po całości, czyli ty i twoje dawne życie musi się po prostu zakończyć. Musi się zakończyć. Wtedy, że tak powiem, własnymi rękoma mordujesz to swoje ego. Samego siebie, swoje dotychczasowe życze, swoje związki dotychczasowe z ludźmi, jakieś być może nieudane. Bo ta karta, ona tutaj mówi na poziomie duchowym o mm, takich trudnych do zaakceptowania zmianach, które są bolesne dla ciała, umysłu bądź duszy, które mają cię oderwać od dawnego ja. Wciąż jeszcze myślę teraźniejszego, ale ma być dawnym. Czasami tutaj to przechodzenie przez ból otwiera drzwi właśnie do nowego poziomu na duchowej drabinie, czyli jest przejściem w nową fazę. Także największa trudność dla Was to będzie porzucenie wszystkiego, co perspektyw nie ma. Może to być właśnie koniec okresu zatrudnienia, utrata pracy, może być to poważna choroba, coś nieodwracalnego, jakaś porażka. Depresja, co jeszcze? Martwy związek, który wyczerpuje emocjonalnie z kobietą, z mężczyzną, separacja, rozwód, ktoś tu odchodzi. Po prostu jest uwolnienie, dwa razy pokazane, przebudzenie do uwolnienia przez zakończenie niekorzystnej sytuacji, tak? Strata widać jest dość duża, natomiast yy, powiedziane jest: No, czas na zmiany. Czas na zmiany, tu widać, że to, co Cię blokuje, to być może chęć pozostania w tej podziemnej lokacji, w tej piwnicy, w szufladzie bądź trumnie, nie? Takie zaszufladkowywanie ludzi i zdarzeń też może być yy, blokadą. Zaszufladkowywanie. A tu potrzeba elastyczności. Yy, dobrze, yy, niewątpliwie przez tę yy, lekcję, skoro przechodzicie, to jest jakiś tutaj jej sens i cel. Dokąd was y, ta ścieżka doprowadzi? Zobaczmy, dokąd was ta ścieżka tutaj doprowadzi. Dokąd was ta ścieżka doprowadzi? Ta przemiana ducha, dokąd was dwójki doprowadzi? Do, to, do, do, do tego miejsca was doprowadzi. <laughs> Widzicie? Przywiązanie do tworzenia silnych, zażyłych więzi, ale prawdziwych, uczciwych yy, z ludźmi, z drugim człowiekiem. Tu są więzi lucyferyczne, to są takie więzi z tym ego, ale nie mające nic wspólnego z boskością. Natomiast te silne więzi, połączone ogniwa mówią o tym, że yy, po prostu yy, tworzycie realne, piękne więzi z ludźmi. To ma was do tego doprowadzić. Natomiast. Zrzucacie te łańcuchy, łańcuchy yy, najróżniejsze, najróżniejsze materializmu, to co jest po ciemnej stronie, jest w tej sile lucyferiańskiej. Zrzucacie łańcuchy materializmu, pychy, roszczeniowości, może skąpstwa, chytrości na pieniądze. Ktoś się tutaj popisuje, chce błyszczeć, yy, kombinuje, yy, nie można tej osobie ufać, jest paranoikiem często, albo jakieś uzależnienia tutaj są, prawda. Yy, ma Was doprowadzić ta ścieżka do wyzwolenia się z tych wszystkich łańcuchów, z tych przywiązań, z tego ego, po to, żeby stworzyć tutaj yy, taką energię pięknych więzi, które z ludźmi i z samym sobą i więzi też człowiek, yy, człowiek Bóg, tak? Człowiek, energia boska, to. Niewykluczone, że tutaj. Yy, po przerobieniu tej lekcji, bardzo trudna to będzie lekcja, bo Wy macie punkt startowy tutaj dość nisko. To jest dopiero budzenie się, więc to jest proces, który może długo potrwać, od razu mówię. Ale on ma Was też doprowadzić, być może do jakiegoś dobrobytu, też finansowego, o ile go na ten moment w ogóle nie ma, nie? Też jest tutaj taka opcja. Także życzę szczęścia. Yy, teraz trujeczki. Trujeczki. Bardzo są tu zróżnicowane czytania. Już widać, jak jedynka od dwójek się tutaj bardzo, ale to bardzo różniła. Zobaczymy, co mamy tutaj w przypadku trójek. Lekcje duchowe, jakieś tutaj, może sercowe. Mamy tutaj, zobaczcie, takie serduszko jakąś rakietę tutaj wystrzeloną w kierunku serca jakby tutaj kupidyn wystrzelił i ustrzelił. Może rzeczywiście tu jest jakieś otwieranie serca, wręcz taka energia kosmiczna serca. Może chodzić o poszerzanie y, tej świadomości serca y, bez ograniczeń, takiej miłości bezwarunkowej, tak? Y, może i jesteście w takiej energii, zobaczymy. A może coś innego tutaj się odsłoni za chwilę, zobaczymy, jaki macie. Tak, ta rakieta wystrzeliła. Zobaczymy skąd, jaki tutaj macie punkt startowy i na jakim jesteście poziomie rozwoju duchowego. Co też tutaj nam pokaże, do jakiego testu duchowego, w jakim teście duchowym bierzecie udział na ten moment, teraz, tak? Bo taki jest temat czytania w ogóle, jakiej przemianie duchowej teraz podlegasz, jakie testy duchowe zdajesz. Co jest punktem startowym tej, tej, tej rakiety ku sercu? K sercu wszechświata widać, to jest taki puls wszechświata, miłość wykraczająca daleko poza człowieka, poza rodzinę. Jaki jest tu punkt startowy? Bardzo wysoko, bo tu jest znowu energia uwolnienia. Zobaczcie, jak wszyscy macie energię uwalniającą albo uzdrawiającą. Jedynka miała, dwójka miała i wy macie. Dobrze jest. Dobrze jest dlatego, że widać, że yy, proces w toku idzie pełną parą. U jedynek, dwójek i trójek toczy się walka po prostu o nasze życie duchowe. Wszystkich, tu widać bez wyjątku, bo cokolwiek nie wybraliście, to jest ta energia uwalniania. Yy, tutaj rzeczywiście mężczyzna i kobieta stoi tutaj na jakimś yy, takim nieżyjących zwłokach jakiegoś potwora, który został unicestwiony. I w związku z tym, że jest ten aspekt yin i yang, to rzeczywiście ta energia rozszerzania pola serca jak najbardziej. Dziesiątka, która nawiązuje do koła fortuny, która mówi o uwolnieniu i mówi o wysokim y, rozwoju duchowym w ogóle. Człowiek tutaj już z niejedną pokraką, maszkarą i y, energią zła się zmierzył i ją pokonał, bo widać: ta kobieta, ta, mężczy... ta mężczyzna. Może być ta mężczyzna, ten kobieta. Odwrotnie też. Wiecie dlaczego? Bo te energie się tu przenikają. To serce złożone z takich dwóch połówek. Yy, Niewykluczone, że tutaj tym punktem startowym jest jakaś już przeżyta miłość i, i, i związek dwojga, który jest w jakiś sposób kończy i uwalnia. Pokonujemy tutaj różnego rodzaju przeszkody i pokazany jest dosyć wysoki rozwój duchowy. Poziom dziesiąty to jest poziom, który nawiązuje już do świetlistości, do zrozumienia tej energii wszechświata, rytmu tego bijącego serca wszechświata, czyli wszystko ze wszystkim jest połączone. Wy to już rozumiecie. Wy tu myślę macie chyba najmniej do zrobienia. To, przez co teraz przechodzicie, może mieć związek z miłością. Albo też taką miłością wykraczającą poza ten układ jeden na jeden, czyli taką reakc reakcją łańcuchową, tak usłyszałam, bo tu się składa to z kilku ogniw, uwalniającą się też z różnego rodzaju jakichś niefortunnych związków, prawda? Także ten punkt startowy jest dobry, ja go tylko szybciutko doprecyzuję. Z czego wy tutaj się uwalniacie na wejściu, bo to już się dzieje w Waszym życiu. To już jest, punkt startowy jest czymś, co już się dzieje, ma miejsce, tak? Właściwie to już się zaczęło, to już się zaczęło, zaczęło się to uwalnianie. Yy, w związku z tym, czym to było, to trochę tak nawiązuje już do przeszłości. Czym to było? No, uwalnianie, zrzucenie z ciężaru. Dziesiątka, dziesiątka. Taki ciężar, którego już dłużej nie można było unieść. Yy, ciężar dotyczący, yy, no, takie już, yy, to już coś było nie do wytrzymania. Yy, ciężar dotyczący już, już przypierania do muru, stania na granicy tej wytrzymałości emocjonalnej, fizycznej, psychicznej, może nawet było zagrożenie chorobą, różne rzeczy, przeciążenie, tak? Już do, doszliście do ściany. Właściwie to już macie ze sobą, bo tu mamy uwolnienie i tu też jest rzucenie ciężaru. doszliście do ściany. I ten kontekst kobiety i mężczyzny być może jest jakiś tutaj uwalniający. W każdym razie ta bestia już tutaj nie żyje. Czyli jesteście już takiej energii, powiedziałabym, wyzwalania się z um, uwalniania się, z, <laughs> przepraszam. Z wszystkiego, co tutaj. Najgorsze w gruncie rzeczy, bo obcią obciążało w tej dziesiątce buław tak bardzo. Ja myślę, że to już jest czas dokonany i przeszły. Yy, obciążało tak bardzo, że yy, już nie było możliwości yy, rozwoju w jakiejś sytuacji. Może w pracy, albo w związku osobistym. W związku z tym, że tu pokazana jest mężczyzna, kobieta i serduszko, to gro trójek yy, zobaczyło yy, na własne oczy, zobaczyło, że. Wasz związek m, dalej nie może się rozwijać, że relacja partnerska, w której byliście, m, już nic się z niej nie wyciśnie, że tu po prostu nie ma perspektyw, nie ma, nie ma żadnych, <laughs> więc y, były tutaj jakieś zmiany. Często tutaj jest skorzystanie z czyjejś pomocy i porady, bo dziesiątka odwrócona była mówi o poradnictwie i potrzebie pomocy. Yy, mówi o utracie dobrej opinii, uszczerbku na reputacji i obłudzie o i intrygach, i trzeba było się od tej przeszłości yy, niekomfortowej odciąć. Myślę, że to już jest czas przeszły. Jesteście w punkcie startu w tej energii uwalniającej. <laughs> Duchowo dość mocno widać jednostki rozwinięte i świadome. I więc y, zobaczymy y, dalej w jakim kierunku to idzie, bo jesteście aktualnie właśnie w przemianie ducha. Na poziomie duchowym, czym to jest, jaka to jest lekcja, <coughs> czego ma was nauczyć ta przemiana, jaki to jest y, rodzaj przemiany duchowej. Zobaczymy, jakie to są rewiry anielskie, y, trujeczki, poproszę. Elohimy, Wista i Krystal pokazane jest tu Kundalini. Tu, często w tym uwalnianiu, też jest ta energia Kundalini. Gdzieś tak mocno się tu łączy ta energia. Widzicie, jest też ta powtórzona bestyjka, która tu leży, tak się wije. Nie Yin i Yang, gdzieś tu może być takim motorem tych przemian i tej energii. Nie wykluczam tego. Ta energia. Serca miłości damsko-męskiej. Yy, bardzo prawdopodobne. <coughs> yy, Elohimy, Wista i Krystal. Co to są za Elohimy? Muszę zobaczyć, bo nie pamiętam. Zobaczę i już Wam mówię o co tu chodzi. Yy, choć czuję, że po prostu o jakąś wielką miłość po prostu między mężczyzną i kobietą. Ale to byłoby spłysanie zagadnienia, bo to jest na poziomie ducha, o te przemiany ducha. Wyświęcenie, o, mam już. To jest energia wyświęcenia. Jest tu powiedziane: obudź się ze snu zapomnienia, obudź się we wspaniałości drgających falowych wzorów stworzenia, pozwól się nieść na chmurach szczęśliwości. Forma doskonałości wypływa ze świata. Tego, co niewidzialne, otrzymaj błogosławieństwo życia. Yy, o co tu chodzi? Yy, uzdrowienie, Twoje uzdrowienie yy, przez dźwięk i ton. Yy, tutaj jest muzyka, tu jest mowa kosmosu, tu są wibracje, tu nie potrzeba żadnych słów. To jest pierwsza rzecz. Te Elohimy mówią po prostu: Jam jest obecnością na podobieństwo Boga. Miłość, obfitość, nieskończona energia czyli. Yy, tak, jak myślałam, jest tu nawiązanie oczywiście do bliźniaczych płomieni, bo są to tutaj pokazane uwalniające bliźniacze płomienie i tutaj bliźniacze płomienie, czyli po prostu trójki mają taką sytuację, że uwalniacie się tutaj, czy już to się stało, właśnie z tych takich negatywów. Często tu się wychodzi właśnie z małżeństw, z jakichś związków niefortunnych. Po to, żeby się znaleźć w tej energii bliźniaczych płomieni, bo to jest ta tak, tak zwana orkiestra bliźniaczych płomieni, tak? I tylko te bliźniacze płomienie, kiedy razem są ze sobą, wytwarzają takie piękne y, tony, a inni mogą się do nich dopiero przyłączyć. Więc y, wszystko jest drganiem, y, mówi ta y, i takim falowaniem, y, mówi ta, y, ta energia. Chodzi o podnoszenie Twojego poziomu energii duchowej. Ty już jesteś na tyle wysokim poziomie, że przez jakieś ciężkie przejścia, najprawdopodobniej serca, macie ta energia coraz bardziej, coraz bardziej podnosić do góry. To są takie, czasami po prostu mamy taki, taki taką karmiczną lekcję do przerobienia, żeby połączyć ten swój puls z pulsem ziemi poprzez połączenie się z mężczyzną bądź z kobietą. Więc to, to tak wygląda. Żeby tego tak całkiem nie spłycać tylko do tej energii kobieta, mężczyzna, to tutaj jeszcze chodzi o coś innego. Przy okazji, przy okazji, przy okazji tutaj jest takie uświadomienie sobie swojej roli w tej orkiestrze. Czyli jaka jest tutaj Twoja Rola. Yy, masz tu takie wyzwanie, żeby się pozbyć yy, wzorców niedoskonałości, bo wszystko, co zostało stworzone przez twórcę, jest doskonałe. Yy, wyjście z samotności. Może już przez tę samotność przechodziłeś, może jeszcze przechodzisz, chociaż już chyba jej nie ma, bo, bo tak nie. Ja nie widzę, żeby trójka była osobą samotną, a gdyby była, no to powiedziałabym, że ta lekcja duchowa. Yy, Pokazuje, że yy, i tak nie jesteś człowiekiem samotnym, nie jesteś, nie jesteś. Po prostu harmonizujesz się z innymi ludźmi, wznosisz się na coraz tutaj yy, w tym procesie przemiany na coraz wyższy yy, poziom, a nie jesteś sam sama, chociażby dlatego, że jest przy tobie ta yy, energia stwórcy, prawda? Yy, co tutaj jeszcze masz powiedziane? Żeby zanucić swoją pieśń, zanuć ten ton, jest powiedziane: skoncentruj się na świecie, prześlij wokół siebie białe światło, skoncentruj się na swoim sercu, proszę bardzo, stąd jest to serce cały czas poszerzaj tę świadomość serca. Jesteś osobą niezwykle kochającą. Tu jest pokazany taki puls planet, innych układów planetarnych, tutaj i tutaj, nie bez powodu. Tak bardzo ta energia przypomina tę pierwszą, dlatego że tu widzę naprawdę jednostkę bardzo, bardzo wysoko rozwiniętą. I gdyby w waszym życiu zupełnie nikogo nie było, bo są też i takie przypadki oglądające, osoby całkowicie samotne, jakieś wycofane yy, w jakąś taką przestrzeń yy, po prostu może nawet celibatu ja nie wykluczam to tu jest powiedziane i dobrze. Bo ty i tak pulsujesz tu z innymi ludźmi, może nawet z całymi narodami, może z tym kosmosem. Bo ty jesteś tutaj, masz misję po prostu, masz misję yy, wzrastania. Yy, może w ogóle uwalniasz się z jakichś związków damsko-męskich. Jest też taka druga grupa, że twoje serce jest sercem kosmicznym. Tu nie ma miejsca tylko na jednego człowieka. Może się też uwalniasz w ogóle z układu jeden na jeden. I druga odsłona tego czytania jest taka, że. W ogóle ci tu już nie pasuje ten układ jeden na jeden, bo ty jesteś istotą kosmiczną, bezwarunkowo powołaną do bezwarunkowego kochania wszystkiego, co istnieje, tak? Tego, tej siły promieniowania całego stworzenia, współgrania z tym. Przepiękną energię macie, tutaj jesteście jednostkami najbardziej rozwiniętymi. To widać. I teraz zobaczymy, co może być tutaj przeszkodą. Jedyną, tak wyczuwam, taką przeszkodą, blokadą tym wzrastaniu. Czyli są tu dwa poziomy. Jeden taki trochę płytszy, no taki typowo mężczyzna-kobieta bliźniacze płomienie, a dwa uwolnienie się właśnie z tych układów, żeby tę bliźniaczość znaleźć właściwie we wszystkim co żyje, taka kosmiczna miłość bezwarunkowa. Są też i tacy ludzie, o tym pamiętajcie. To też jest możliwe. Tacy ludzie też istnieją, którzy nie potrzebują po prostu mieć partnera, ponieważ ich partnerem życiowym jest tak naprawdę wszystko. Wszystko. Dobrze, bariera, przeszkoda, która tutaj może się pojawić w tym, w tej historii rozwoju ducha na ten moment? Hmm. To może być, wiecie, co? Jeśli to ma być przeszkodą. Oj, dużo takiej pracy, takiego rozdawania się na prawo i lewo, bo to jest taki mentor, doradca, prawdziwy przyjaciel, do którego w nocy dzwonisz, i on zawsze jest pod, 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 pod telefonem, że tak powiem, pod ręką. A to się pokazuje w blokadzie. Tu jest to otwieranie serca, tu już jesteś na tym etapie uwolnienia, zrzucania ciężarów. Cała ta przemiana ducha, w której jesteś, to są te bliźniacze płomienie, ewentualnie ta energia przybliżająca cię do pulsu całego wszechświata, coraz wyżej, coraz wyżej. Tu rzeczywiście jest ci pisana jakaś taka y, przeżywanie miłości na, na takim kosmicznym poziomie wręcz. Czyli co tutaj może być przeszkodą, y, blokadą? Y, to, że w ogóle y, za, dużo, za dużo z siebie dajesz, ale czy ja wiem, czy to to, Trochę to inaczej czuję. Może brakuje ci tego ciepłego domu i tego kominka. Może ci tego brakuje. Po prostu. Może nie tyle to jest przeszkoda i blokada, tylko w ogóle może, może, może jest taki brak tego, nie? Skoro to jest w blokadzie, ewentualnie, o co tu może jeszcze chodzić? Bo to jest taka energia przyjaźni, ochrony i przewodnictwa, więc myślę, że. Hmm. Myślę, że po prostu trójka jeszcze. No, jesteś cały czas w procesie, czyli no, ten proces nie jest zakończony. To ja myślę, że blokadą do sforsowania będzie lojalność, wierność i przyjaźń. Po prostu. Yy, rozpoznawanie ludzi, nie? Którzy, który, którzy będą do ciebie przychodzić i odchodzić jak zawsze w życiu. Jedni będą przyjació przyjaciółmi, inni nie. Tu trzeba yy, nie tylko sobie i nie tylko drugiemu człowiekowi, tylko w ogóle jakiejś większej grupie ludzi zapewnić przyjaźń, wierność, ochrony, przewodnictwo i bezpieczeństwo. Yy, jakaś część trójek ma tu taką misję, wręcz pokazaną, yy, takiego przewodnika, terapeuty i mentora. Yy, no i teraz wiecie co? Yy, może być wsparciem to, ale może być też przeszkodą. Bo na przykład, jeżeli byście chcieli tworzyć tylko wyłącznie jakiś związek jeden na jeden, kobieta z mężczyzną, mężczyzna z kobietą, to może być w przeszkodzie po prostu właśnie to, że że to serce jest za małe na to tylko, że to serce potrzebuje większej ilości ludzi. I to może być przeszkodą, bo wtedy widzę taką osobę, która nie ma czasu tylko na to jeden na jeden. Albo ma, ale bardzo mało. Po prostu tutaj mamy lekarza, uzdrowiciela, kogoś, kto yy, wprowadza do swojego życia yy, taką energię pod tytułem Moją bratnią duszą jest cały świat. Moim bliźniaczym płomieniem jest cały świat, a nie tylko ty. No. Także, na przykład, związek dwóch osób tylko mógłby być przeszkodą i blokadą, po to, żeby tutaj móc y, rozwijać się na takim planie głęboko duchowym. I tak czuję, że tak może być y, w jakiejś części przypadków, że, żeby tu być prawdziwym uzdrowicielem, doradztw doradcą i dawać tak dużo, dużo wsparcia, potrzeba takiej stabilności emocjonalnej. A ona, no, niestety, często w tych związkach jeden na jeden y, jest zaburzona. Bywa, bywa. No, i tyle. No, ciekawie to zostało pokazane. Zobaczmy, kochani, wobec tego, już na koniec, dokąd was ta przemiana ducha doprowadzi. Widać, że tutaj cele są bardzo, bardzo wysokie. Zobaczymy, dokąd was ta przemiana duchowa, w której aktualnie jesteście udziałowcami, znajdujecie się w, w tym procesie. Wciąż widać się uwalniacie i wzrastacie, choć myślę, że jakaś część już się uwolniła. No i chyba nie dla wszystkich jest ten ciepły dom i bambosze, bo tutaj ta rakieta, ona jednak wykracza dużo, dużo yy, gdzieś dalej i wyżej. Yy, zobaczmy. Yy. Myślę, że tu będą dwie grupy. Dwie grupy. Poziom bliźniaczych płomieni typu drugi człowiek i poziom bliźniaczych płomieni typu naprawdę olbrzymi rozwój duchowy, ale taki kosmiczny, takie życie trochę w samotności też tu widać. Dobrze, zobaczmy, dokąd was ta energia poniesie. No do, to, do, do, do tego miejsca, do tego miejsca. No wysoko, tu jest wystrzelenie, tu jest wystrzelenie, dużo napięcia. Dwie grupy widzę. Jedne mają rzeczywiście to napięcie seksualne, które się uwalnia. Mamy to uwolnienie tego napięcia seksualnego. Myślę, że to już się stało. I wtedy ja wiem, to będzie taki, taki, taka przemiana może na poziomie właśnie też tworzenia tego now jakiegoś nowego domu, na przykład. A jakaś część tutaj będzie miała. No, bo owszem, tu, tu widać, nie? że to jest kundalini, zmysłowość, pożądanie. Czyli poziom taki bym powiedziała wcale nie za wysoki duchowo. Myślę, że będą po prostu dwie grupy, że może być potencjał w rozwoju duchowego bardzo, bardzo zmarnowany, bo jakaś część po prostu pójdzie na ostatnią prostą. Czyli ma tu pragnienie, zmysłowość, pożądanie, taką atrakcyjność fizyczną i spełnianie marzeń na tym poziomie z drugą osobą, a jakaś część po prostu ma tutaj coś więcej, miłość wykraczająca poza rozumienie ludzkie w ogóle. I wtedy y, będzie tutaj y, widać y, taką energię, powiedziałabym wtedy wyboru drogi, która jest pasją. Pasją, i też jest namiętną taką energią, ale wtedy mam taką, takie tutaj w tym kontekście namiętność i pragnienie na poziomie yy, nie tego takiego powabu czysto erotycznego, ale to jest taki po, powab, ten kosmiczny taki, 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 takiej Unii Mistycznej. O, bo to może być też Unia Mistyczna, nie? Mamy tutaj wyraźnie dwie grupy. Mamy tu wyraźnie dwie grupy. I wtedy ten potencjał duchowy, który jest i tak bardzo wysoki, on nie zawsze musi tutaj być wykorzystany jednostronnie, nie? Że to może być rzeczywiście tylko to Kundalini, jest pokazane na zasadzie napięcia takiego pożądaniowego, czysto czysto ludzkiego. I wtedy ta rakieta, no to wiadomo co pokazuje, nie? Czym jest miłość? Miłość może być erosem, czyli tą rakietką, która jest wystrzałem, proszę bardzo. Ale miłość może też być czymś całym kosmosem, nie? Wykraczającym daleko poza erosa. Będą dwie grupy, zdecydowanie. To już do siebie dopasujcie, sami wiecie, yy, które klocki Lego bardziej lubicie. No. Wszystkiego dobrego, papa pa, kochani.